witam was serdecznie, moi kochani, na kolejnym polowaniu z podchodu. Dzisiaj z marszu, bez żadnych tobołków, tylko mam wędeczkę z ruchomą szpulą na plecach. Na plecach podbieraczek i resztę w mojej kieszonce na przynęty. Dzisiaj będziemy próbować tutaj wiosenną płotkę skusić na, jak zwykle, na rzece Warcie. I zobaczymy, co to nam z tego wyjdzie. Temperatury już są bardzo fajne, powyżej 10 stopni. Chociaż ostatnio ta pogoda jest bardzo kiepska, bo jest duży wiatr. Ale dobrze, bo jest dużo deszczu też, więc wody jest też pod dostatkiem. To jest bardzo dobry znak. No i dzisiaj będziemy próbowali sobie tutaj połowić na przepływankę. Głębokość tego łowiska tutaj jest... Znaczy oczywiście będę próbował jeszcze innych też miejsc. Tak sobie dzisiaj wymyśliłem. Ale głębokość tego łowiska tutaj, tego pierwszego, które będziemy próbować, jest... Bo już tutaj dwa dni temu próbowałem i złowiłem kilka płotek. I prawdopodobnie jest to dosyć fajne miejsce na nie. Także dzisiaj mam zamiar to powtórzyć, zobaczyć, co tutaj jeszcze uda mi się złowić ewentualnie. Głębokość tego łowiska... No nie wiem, czy tu jest 1,5 metra, może nie ma nawet. Metr, koło metra może. Ale teraz na wiosnę właśnie takie miejsca są dosyć fajne, bo ta woda się szybciej tu nagrzewa w takich miejscach, więc próbujemy. No, spławiczek średni, 6-gramowy. No bo tutaj te wirki są jednak trochę, chociaż nurt jest wolny, więc mógłbym tutaj spróbować nawet lżejszego zestawu, ale na razie spróbujemy tego, co mam i sprawdzimy, co tutaj będzie nam dzisiaj brało. Także zapraszam. No dobrze, wrzuciłem parę białych barwionych na czerwono robaszków. Grunt, tak jak mówiłem, koło metra. I sprawdzamy, jak to tu wygląda. Nurt jest tutaj troszkę spowolniony. I dlatego zgaduję, że to jest dosyć dobre miejsce właśnie na płoć. Z tym, że trzeba dosyć blisko przepływać tych trzcinek przy brzegu, bo one chyba się właśnie w tym czasie tam bardziej gromadzą i być może trochę będą reagowały na naszą przepływającą przynętę. Ale pierwszy przejazd wygląda, jakby był całkowicie pusty. Więc podciągniemy i sprawdzimy jeszcze raz. I zaczepiliśmy. Czyli grunt jest zdecydowanie za duży. Skoro aż tak zaczepiamy, chyba że będę mocniej przytrzymywał, bo jeżeli przytrzymam, to nasza przynęta nam się uniesie z dna, a tutaj chciałem trochę przepływać tak, że tak powiem, bez przytrzymanki, ale to nic. Jak opuścimy troszkę, to powinno być naprawdę dobrze. Wystarczy 20 cm na dół. I powinno to wystarczyć. No i patrzymy jeszcze raz.
idealna kontrola tego zestawu jest, gdy mamy do dyspozycji właśnie ruchomą szpulę, bo wtedy, no, tylko tutaj już za mocno ściągamy do brzegu, bo wtedy możemy po prostu tak płynnie przytrzymywać, bez żadnych szarpnięć, bez niczego. Oczywiście szarpnięcia też możemy wywołać, ale to wtedy, kiedy chcemy, a nie kiedy musimy. Także no, takie łowienie to nie ma lepszego kołowrotka. Oczywiście on ma swoje wady, bo na przykład podczas deszczu bardzo szybko tymi szczelinami się dostaje do środka, różne takie drobinki piasku razem z kroplami deszczu powodują, że on się czasami potrafi tam przytkać lekko. No, widzę, że na razie nic. Jest też możliwe, że nie odpowiada im ta pogoda dzisiaj, bo to jest taki właśnie przechodzący front wczoraj. Cały dzień padało. Rzucam co i rusz kilka robaków. Ale jeżeli nie będzie im odpowiadało coś w pogodzie i ciśnieniu, to będzie ciężko je tutaj skusić. Być może mają jakąś rybią migrenę przez to ciśnienie. Kto wie? I no i na płotkę może być troszeczkę już późno, bo mamy 15 kwietnia dzisiaj. I one już będą naprawdę szły na tarło teraz. Lada moment. Albo już są. Więc może być tak, że już płotka nam tu brać nie będzie. Dobra, tam już nie będziemy ryzykować. Mamy pierwszą rybkę dzisiaj. No i właśnie nam wlazła w zaczepy chyba. No tak. To chyba pozamiatane. Spróbujemy dać jej szansę, żeby wyszła stamtąd. Jest, wyszła. To jest zawsze dobry pomysł. Pamiętajcie, żeby poluzować trochę, jeżeli wam ryba wejdzie w zaczep. Wtedy ona na bank stamtąd z powrotem, znaczy nie na bank, no ale jest duża szansa, że z powrotem wyjdzie. No i krąpik. Ładny krąpik. Bardzo ładny. Piękny. Taki jak dłoń. Krąpiczek. Piękna, wiosenna rybka. No i pływamy sobie dalej. Także tak jak mówiłem, one biorą bardzo daleko, tam praktycznie około... Aha, tu już za mocno rozluźniłem i znowu mam zahaczone. Z tym, że te zaczepy nie są takie twarde na szczęście. Ale coś muszę wymyślić, żeby bardziej przytrzymywać ten zestaw. Bo tutaj jednak ewidentnie na 20 metrze coś płytsze jest to łowisko. I trzeba te robaszki przepuszczać wyżej. I zarzucamy. I razem z nimi lądują robaszki. Razem z zestawem, znaczy się.
tutaj muszę troszkę dalej od brzegu przepłynąć ten kawałek i potem dopiero go sobie ściągnę bliżej. Aha, i mamy następną rybkę. O, ta jest dużo lepsza. W tym nurcie idzie jak naprawdę koń, jak to mówią. O, i poszła na środek. O, to jest fajna rybka, fajniejsza. Poszła w główny nurt albo została podpięta. Może być tak, że to jest podpięta ryba. Tak, to na pewno jest ten... Nie wierzę, żeby ryba tak szła na główny nurt. To jest na pewno nie za duża ryba, ale jest podpięta i dlatego ciężko się ją holuje. Ale spróbujemy ją powolutku dociągnąć. Tak, to jest podpięta ryba na pewno. Tak, bo idzie za każdym moim podciągnięciem. Idzie w główny nurt, więc ona jest po prostu w poprzek ustawiona nurtu, dlatego tak idzie i ciężko jest ją holować. Może to nie być duża ryba. Gdyby to była duża, to bym jej nawet chyba w ten sposób nie dał rady podciągnąć. O! Nie. Na 100% to jest coś pod... O nie, chociaż... A, taki krąb jak poprzedni, tylko podpięty chyba. Walczy jak szatan. Wygląda jakby był zapięty na normalnie. Te spore, te większe krąpie naprawdę potrafią walczyć. Piękny. Piękny, wiosenny, zdrowiutki, śliczny krąb. Piękna rybka. Śliczny. No dobra. I do wody. No więc kontynuujemy sobie. Od nowa. I za każdym razem trzeba wrzucać robaszki, pamiętajcie. Nie nęcimy tu żadnymi kulami, więc ryby muszą być cały czas Coś mi tutaj ten spławik przytonął. Ale to chyba jakiś przypadek. Czasami jest tak, że ja po prostu nawet nie widzę tego brania. To jest już tak daleko, że ten spławik już jest po prostu tylko taką kropeczką małą na tej wodzie i jak to branie jest podnoszone, naprawdę jest ciężko ogarnąć. Dobra, nie ma żadnego. Trochę zamieszania chyba narobiliśmy, więc... Więc nie będzie, że tak powiem, od razu reakcji. Trzeba je trochę teraz tam uspokoić i sprowadzić z powrotem te nasze rybki. Przez chwilę pewnie nie będzie brań. Jeżeli w ogóle cały czas tam będą i będą brały.
Sprawdźmy robaki. No, wygląda, że nie ma nic, tylko trzeba poprawić robaka. Czasami się zdarza tak, gdy macie dwa robaki na haczyku, że ten górny robak nabije się na grot haczyka jeszcze raz. To powoduje to, że zapcięcia mogą być nietrafione, całkowicie puste. I tego trzeba pilnować, dlatego za każdym razem lepiej kontrolować przynętę, a nie zostawiać ją tak jak jest. Właśnie dlatego. Cały czas trzeba mieć kontrolę, co z tymi robakami się dzieje, bo one czasami żyją swoim życiem na tym haczyku i różnie się potrafią tam wywinąć. Tutaj jest ewidentnie coś zaczepiamy, więc tu muszę przytrzymywać. Już zapomniałem znowu o tym. Jeszcze raz, cyk. Tam dalej już jest chyba głębiej, ale tutaj jest jakaś taka odnoga podwodna, która zatrzymuje nam ten zestawik. Więc tu muszę przetrzymać ten zestaw, przytrzymując go dosyć mocno, żeby przeszedł nad tą płycizną tu. O. No, po naszym ostatnim krąpiku na razie mamy troszeczkę zastój. Ale łowimy niezbyt długo jeszcze, więc będziemy troszeczkę eksploatować to miejsce, póki coś tutaj jest w stanie nam brać. I ewentualnie, gdyby się skończyło, to wtedy pójdziemy sobie w inne miejsce. Nasze robaki transportujemy z prądem regularnie. I następna rybka, proszę bardzo. No, widocznie tam dopływają te moje robaszki. A ta nie jest zbyt duża. Ten prąd powoduje, że te ryby wydają się większe niż w rzeczywistości są. Ale faktycznie jest tak, że nie są zbyt wielkie, ale bardzo piękne, wiosenne, kwietniowe rybki. No, to będzie chyba płoteczka. Czy kolejny krąpik. Zauważyłem, że więcej krąpi mi się tutaj teraz trafia, więc prawdopodobnie jest tak, tu nie będę potrzebował nawet podbieraka, prawdopodobnie jest tak, że po prostu płotki już się, że tak powiem, najadły. Przetarłem i skupiły się już chyba tylko na miłości. Proszę bardzo. Taki oto piękny kolega. Krąpiczek nasz. Wiosenny. Śliczna ryba. Odhaczamy. I wypuszczamy. O! Bardzo się buntuje przeciwko odhaczaniu. Kolejne 10 robaszków do wody, albo nawet w tym momencie chyba rzuciłem więcej. I próbujemy. Ważne jest, żeby właśnie regularnie dorzucać te robaki. W innym wypadku nie będziemy mieli po prostu brań. Albo będziemy mieli dużo, dużo rzadziej. I wygląda na to, że one tam dosyć fajnie do tego łowiska dopływają z tym nurtem. Teraz przepływam dosyć daleko od brzegu. To nie jest przy samej trzcinie, tylko dosyć daleko. I wszystkie te brania są dosyć daleko, naprawdę na dystansie ponad 40-50 metrów.
Grunt mam ustawiony tak na 1,20 m w tym momencie, bo troszeczkę podniosłem, chciałem blisko dna przepływać. Bo to tylko gwarantuje sukces, ale... Ale różnie z tym bywa też oczywiście. No dobrze, jeszcze raz lub dwa przepłynę i próbujemy zmienić miejsce. Bo już więcej tutaj tych krąpików nie mogę dopaść za bardzo na razie. Ale jeszcze raz czy dwa spróbuję. I jak nie, to będziemy próbować. Będziemy próbować gdzieś w górę rzeki. Dzisiaj. Tutaj postanowiłem zacząć właśnie od skrajnego punktu, takiego... Nie wiem, ile ja tu jestem od samochodu, może z 2 km. I będę wracał po prostu i będę wpuszczał jeszcze w kilka miejsc w drodze powrotnej. Ale tutaj jak najbardziej bardzo ciekawa miejscówka. I ryby ewidentnie reagują. Nie zawsze, ale często. Za cienka. Górna gumka przy spławikach tego typu powinna być gruba. Ja tutaj popełniłem ten błąd, bo jakiś czas temu budowałem te zestawy i po prostu ona jest troszeczkę za cienka i po prostu ten spławik nie trzyma się na tej żyłce aż tak sztywno, nie? No ale dobra, jak się trzyma, tak się trzyma. Na razie do łowienia ok, jak mamy uwady, to wtedy się zsuwa. A to niedobrze. Ostatni lub ewentualnie maksymalnie przedostatni przepływ. I mamy rybkę, proszę was. I to całkiem fajną. Próbuje nam tu wejść w te kołki, bardzo cwana jest. Więc muszę ją trochę siłowo tu przytrzymywać, ale będzie ciężko, chyba widzę. Kij wysoko. Jest. Uratowałem sytuację. Bardzo ładna płoć. Ładna płotka. Śliczna. Przepiękna wiosenna ryba. Płoteczka piękna, z wysypką tarłową. Piękna wiosenna płoć. Spójrzcie na to. Coś wspaniałego. Puszczamy oczywiście. Ale cała już jest w kolcach tarłowych. Piękne ryby. No dobrze, słuchajcie, jak na łowienie z marszu w jednym miejscu to wystarczy. Parę rybek się, że tak powiem, pojawiło. I teraz zmienimy sobie miejsce. Na bardziej... Dobra, słuchajcie, jesteśmy w nowym miejscu. Dobre 500 metrów w górę rzeki. I spróbujemy tutaj przepływaneczki. Podobnie jak tam. I zobaczymy, czy nam coś tutaj uderzy. Jest tutaj dosyć obiecująco, ale nie wiem, czy nie za płytko. Zobaczymy, jak to w ogóle jest głęboko. Jak tu będzie zbyt płytko, to będzie ciężko tutaj coś tutaj złowić. Ale zobaczymy. Na razie
Próbujemy z tym samym gruntem, co miałem tam. Czyli około 1,20 m. Na razie spławik spływa bardzo gładziutko, co by świadczyło o tym, że nie zaczepiamy. Więc jest miejsce obiecujące, tempo jest, spływu jest dosyć mocne, ale wystarczająco delikatne, żeby coś tu złowić. W górę tutaj ode mnie jakieś 50 metrów jest taka tama, już całkowicie oczywiście zatopiona. Wygląda całkiem dobrze. 30 metrów. Tam już dalej nie będę ryzykował, bo tam chyba jest następna taka tama. Więc możemy tam pozrywać. No tu jest bardzo fajny taki wolny nurt. Nie wiem, czy nawet nie powinienem tutaj jeszcze się cofnąć z 20 metrów. Może spróbujemy później. Bo jest tu bardzo fajny taki nurt przy brzegu. Powolny. I on też nie jest tu za głęboko, widzę. Nie, za płytko znaczy się. Ale zobaczymy. Na razie porzucamy trochę tych robaków. Zobaczymy, gdzie one tutaj. No, ale jest. Jest tu bardzo fajnie. Przynajmniej to tak wygląda. Może być tak, że nie będzie tu żadnej ryby po prostu. To co też się zdarza, łowisko wygląda bardzo obiecująco. A nie mamy żadnego brania, ani ryb. Ale dlatego właśnie łowimy z marszu, żeby te ryby znaleźć. No i trzeba cierpliwie też nęcić tymi robaczkami. Nie można się tak szybko poddawać. I po 5 czy 6 przejazdach, jak nie mamy brania, to uciekamy. Tylko trzeba jednak dłużej troszeczkę poświęcić na to, żeby te ryby przyzwyczaić, że te robaczki sobie płyną tutaj tym nurtem. I bardzo fajnie wtedy zaczną nam tutaj na nasz zestaw z haczykiem też reagować. Muszę przyznać, że na pierwszy rzut oka wygląda to bardzo fajnie. Ale tak jak mówię, ta rzeka jest tak kapryśna, że czasami coś wygląda bardzo fajnie. I kurczę, jednak te ryby się tam nie gromadzą z jakiegoś tajemniczego powodu, więc trzeba tutaj po prostu być cierpliwym. I po kilka robaszków za każdym razem rzucać. No niestety tutaj pusto, więc cofnę się tutaj troszeczkę w górę 20 metrów na tą tamę, bo tutaj pod moimi nogami ten nurt tutaj wygląda ciekawie. On tu też nie jest zbyt płytki, widzę. Więc może być ciekawie. Także spróbujemy jeszcze tutaj kawałek w górę rzeki. Cofnęliśmy tutaj się 20 metrów jeszcze w górę i spróbujemy tutaj przepłynąć ten mały kawałek, z tym, że ta przepływanka to już będzie tylko dosłownie 15 metrów, ale bardzo wolnym tempem. Zobaczymy, jak tu jest głęboko, bo tu jest prawie stojąca woda. Może nie prawie, ale trochę płynie, ale jednak jest bardzo ponętne łowisko. Troszkę płynie. Głębokość 1,20 m jest chyba ok. Ale jeszcze tutaj nie przepłynąłem do końca, więc nie wiem.
No cóż, i w tamtym miejscu nic nie złowiłem, więc przeniosłem się jeszcze kawałek w górę rzeki. I tu już próbuję trzeci raz. I na razie też nie mam żadnych rezultatów, więc jeszcze kilka razy, może raz, może dwa spłyniemy cierpliwie i ponęcimy troszkę i jak nic się nie będzie działo, to idziemy dalej. Ale na razie nie widzę tutaj, żeby był jakiś potencjał. Piękne, wolno płynące miejsce o gruncie 1,5 metra, bo nawet większym, więc piękna głębokość. No ale nic. Niestety. Nie mamy. Tym razem trochę dalej od brzegu puściłem. Tam już chyba jest uwad, bo taki jest grzbiet na tej wodzie się robi, więc tam chyba jakiś już zaczątek tamy się zaczyna w tym miejscu. No, przysiadłem sobie w jednym z ostatnich już kawałków. W poprzednich niestety nie było żadnego powodzenia, więc stwierdziłem, że podejdę jeszcze kawałek dalej i zakończymy tutaj. Chyba że jeszcze coś się zacznie dziać, to wtedy spróbuję jeszcze połowić. Ale generalnie fajny kwietniowy dzionek. Nie ma zbytnio jeszcze super rezultatów, ale generalnie dzień jest fajny. Nie ma wiatru, dzisiaj bardzo fajnie się łowi. Łatwo przede wszystkim technicznie. To jest najważniejsze, bo ostatnio w piątek też sobie tak byłem tutaj, taki rekonesans próbowałem robić, ale po prostu nie szło utrzymać kija w ręce, tak wiało. I sobie dałem spokój. A dzisiaj jest pięknie. Dobrze, zobaczymy. Parę garści robaszków już rzuciłem, zobaczymy, czy tutaj coś się zadzieje, czy nie. No, widzę, że jest tu bardzo płyciutko, ale jesteśmy na wewnętrznej stronie zakrętu teraz, na płytkiej wodzie. Ale co to nie oznacza, że nie będzie tutaj rezultatów, bo czasami jest właśnie tak o tej porze roku, że na płytkiej wodzie właśnie są najlepsze efekty, bo taka płytka woda najlepiej się nagrzewa i najszybciej. Piękne tempo. Sobie spływa. Nie zaczepiamy za bardzo, więc super. Zobaczymy, jakie będą wyniki. No i mamy rybkę na koniec jeszcze. Krąpik. Nie za duży. Wręcz bym powiedział maleńki, taki standardowy jak to na warcie. Bez podbieraka spokojnie go podbiera. Maleństwo. Ale fajnie go widzieć. Cię odpinam. Krąpiczek. Zobaczcie. Piękny nadwarciański klenik.
No takiej rybki to się powiem szczerze, tu nie spodziewałem. Piękne. No to uciekaj, piękny jesteś. Musisz trochę odpocząć, bo go wymęczyłem w tym nurcie. Niesamowicie, walczyliśmy chyba z 20 minut albo i lepiej. Także warto było trochę cierpliwości zachować. Piękny klenik. Okej, no niestety bateria mi padła w kamerze, więc nie byłem w stanie już dalej nagrywać. Także podsumowując, to był naprawdę fajny, udany dzień. Parę rybek złowiłem, w tym tego ładnego klenia, także naprawdę kwietniowy wypad udany. Tym bardziej, że pogoda jest tak śliczna i radosna, jak zawsze zresztą wiosną. No, także no rybki już aktywność wzmożyły, no bo już to słońce operuje, jest od dłuższego czasu już powyżej 10 stopni, więc ten metabolizm u nich już jest na tyle dobry, że zaczynają poruszać się i no, zaczynają pobierać pokarm. Także fajnie było dzisiaj sobie połowić tą przepływanką, którą tak uwielbiam. Rzeka już zaczyna żyć i to jest najważniejsze. Mam nadzieję, że u was też wyniki są super. Wyposażyłem się w parę nowych rzeczy, ale to może tym razem już nie będę tego tutaj wam, że tak powiem, tłumaczył i prezentował. Taką sztywną torbę do robaków sobie kupiłem zamiast tej elastycznej, którą kiedyś tam w którymś tam filmie pokazywałem. Ta jest dużo lepsza, bo łatwiej ją utrzymać w czystości, łatwiej się sięga tą przynętę. Można tutaj naprawdę nawet mokrą przynętę przechowywać i dorzucać kulki. To jest jedna rzecz. Drugą rzecz pewnie zauważyliście, że mam taki mobilny podbierak, który spinningiści przeważnie używają. I też go przy najbliższej okazji wam pokażę, jak to działa. Zawieszam sobie go na plecach i mam wolne ręce. Także tylko wędeczka, tak jak lubię, bez żadnych plecaków, bez niczego, wszystko w kamizelce mam. Cały potrzebny sprzęt ewentualnie, termos z kawą, wszystko zabieram bez plecaka, więc taki był cel i tak to działa. Ale szczegóły następnym razem. Także dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Do zobaczenia i udanego wędkowania wam życzę. Hejka. Cześć.